Dzisiejszy odcinek nagraliśmy sobie na zapas, żeby nie robić przeprowadzkowej przerwy, bo dziś oficjalnie wyprowadzamy się z tego studia i rozpoczynamy presezon przed projektem OX. Jeżeli mi nie wierzycie, to patrzcie na to. Tutaj wcześniej była ściana i stół pełen różnych rzeczy. Tutaj były skrzynki z itemami do lifehacków i już ich nie ma, bo wyjechały. O, tu siedzi ryba, jego też zabieramy ze sobą, a tu siedzi Przemo, jego też zabieramy ze sobą. Tutaj mamy trochę rzeczy przygotowanych do wywiezienia, no i tutaj wywieźliśmy już wszystko spod stołu. Także wszystko gotowe do naszej wyprowadzki. Skończyliśmy również sezon lifehacków i więcej o tym dowiecie się w tym odcinku. Plansza będzie również na końcu, więc możecie sobie oglądać do końca, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Jednak jeżeli chodzi o gadżety, to gadżety będą kontynuowane w presezonie, także chyba dobra wiadomość dla was. A dziś przetestujemy różne dziwne gadżety z Allegro. Bo chyba dziwne gadżety to mój ulubiony motyw na gadżetowe odcinki. I to już tak serio, serio, jest ostatni odcinek nawet z naszego zapasu, który mamy nagrany w tym miejscu, więc jeżeli chcecie jakoś uhonorować nasz chyba już dwuletni pobyt w tym studio, to możecie tutaj zostawić uroczystą łapkę w górę, a my na dziś kupiliśmy uroczyście całkiem sporo gadżetów, no i standardowo przetestujemy je wszystkie. Standardowo zapraszam was również po gry w fajnych scenach do linku w opisie na gtway.com, a teraz zaczynamy. Ostatni odcinek w tym studio. Stop! Stop, stop, stop! Przepraszam, że ja wam przerywam intro, ale w ostatnim odcinku z tego miejsca nie moglibyśmy zapomnieć o naszych najnowszych subskrybentach, czyli Hall of Fame, bo to są osoby, które zasubskrybowały nas po ostatnim odcinku. Jeżeli chcecie znaleźć w kolejnym Hall of Fame, to wy również zostawcie sobie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, by śledzić wszystkie odcinki w presezonie, a w presezonie będzie działo się dużo różnych nowości, więc myślę, że warto. A to są nasze legendy, pyk, czyli ludzie, którzy są z nami od prawie roku. No dobra, to teraz już serio. Zaczynamy. Pierwszy dziwny gadżet, który zamówiliśmy, kosztował 59 zł i 75 groszy, więc całkiem sporo, prawie 6 dyszek za dziwactwo z internetu. Co to będzie? Już państwu pokazuję. Mamy czarne, eleganckie pudełko, więc bez wątpienia będzie to elegancki gadżet. Prawdopodobnie dla dżentelmenów. Chociaż może również dla dżentelmenek? Jeżeli chodzi o opakowanie, no to trzeba mu przyznać, że jest no taki dość ładnie zapakowany. Nawet folia jest dookoła, którą w tym momencie sobie zdejmiemy. A w środku czeka na nas... No, dalej. Uwaga! Uwaga! Pyk! Proszę bardzo, biurkowy zestaw golfisty. Ej, ale te kije... No powiem wam, że te kije wyglądają konkretnie, są dość ciężkie. Aha, i z drugiej strony mamy długopisy, które nie możemy sobie popisać, a z tej strony możemy sobie grać. No to czekajcie, spróbujmy. Tutaj chyba wbija się chorągiewkę. Nie, stąd się strzela piłeczką, tu się wbija chorągiewkę, bo tutaj mamy dwa dołki, nie? Więc tutaj chyba trzeba ustawić piłeczkę. Piłeczki wykonane są, no tak, powiem wam, też dość nieźle, nawet ze szczegółami. No całkiem okej, dobra, tu mamy dziurkę, gdzie można sobie ustawić, trzy kije do wyboru, różnego rodzaju. Ja kompletnie nie znam się na golfie i nigdy nie grałem. To jest sport dla bardzo rozrywkowych kolesi, którzy wiecie, no golf wcale nie jest nudny. Przemo, który kij powinienem użyć? Ten najmniejszy, prosty. Ten? No. Widzicie, mamy znawcę od golfa, mówiłem wam, dla rozrywkowych ludzi. I uwaga, czy trafię do dołka? Było blisko. Jeszcze raz? A, było blisko i jeszcze raz? No dobra, na trzy podejścia. No także taki o, zestawik. Długopisy do golfa. W ładnym pudełku. Na prezent całkiem przyjemne, szczególnie jeżeli ktoś z waszych znajomych, albo jego rodziców na przykład, albo jego dziadków. Nie no dobra, raczej pradziadków, gra w golfa. Tak, to właśnie takiemu możecie kupić. Następny gadżet. Gadżet numer dwa. W tym pudełku mamy ich akurat kilka, ale ten, o którym mówię, kosztował nas 40 zł. I powiem wam, że doskonale poradzi sobie z tym cudownym zestawem. Uwierzcie mi na słowo, patrzcie na to. Uwaga, za 40 zł zakupiłem bardzo ekskluzywny zestaw śmietników. Rozumiecie? To plus to. Idealnie będzie pasowało, bo te śmietniki to tak naprawdę... Czekajcie, może najpierw wam pokażę. Pyk, pyk, pyk. To są kubeczki na biurkowe przybory, więc zobaczmy, jak one są wykonane. Chyba nie myśleliście, że tak bardzo gardzę tymi kijami do golfa, że chciałem je wyrzucić tak do świetnika. Ja je po prostu chciałem ładnie ułożyć, posegregować, plastik do plastiku, metal do metalu. I cyk, trzeci wypakowany. No i powiem wam, że to są chyba dużo lepiej wydane pieniądze niż tam. Można sobie otwierać, są też kółeczka, więc można o tak brumbrumać, elegancko. No i na stole prezentują się, no spójrzcie, według mnie całkiem nieźle. No, no to zróbmy tak jak trzeba. Co prawda wszystko się nie zmieści, ale nasze kije siedzą idealnie. Bardzo fajny gadżet. Według mnie te śmietniczki na biurko są super. Najlepiej wydane cztery dychy na przestrzeni ostatnich dwóch gadżetów. No to co? Kolejny. Gadżet numer 3, czyli maleństwo za 54 zł. Ale czy fajne? Przekonajmy się, bo w środku czeka na nas coś takiego. Naprawdę kosmiczny gadżet. Tu jest pan astronauta, który jak widzicie oświeca.
co oświeca? Ciemność może oświecić na klawiaturze na przykład, więc mamy tutaj laptopa, który ma klawiaturę. O, to nic, że podświetlaną, ale mamy też pana astronautę, który sprawi, że ona powinna być jaśniejsza. Wydawało mi się to na zdjęciach całkiem fajne, bo na zdjęciach prezentuje się to właśnie tak. No i dość spoko to wygląda, taki nietypowy rodzaj lampki USB. Więc mamy go. No, muszę przyznać, że wykonany jest dość solidnie. Spójrzcie, tutaj to takie, co się gnie, ono jest metalowe. I tak nawet się trzyma. Tak spoko. A tak wygląda astronauta z przodu. Sam ludzik, no, jest taki plastikowy bardziej. O, ale można mu założyć to, patrz, żeby sobie gasić lampkę. Ej, fajne! A do czego to służy? Można go jeszcze rozkręcić jakoś? O co tutaj chodzi? Pewnie można go z tego zdjąć jakoś. No ale dobra, może nie będę tego robił, bo go zepsuję. Podłączę go po prostu do USB. No i odblokowałem, a on nie chce świecić. O co z tym ustrojstwem chodzi? Dlaczego nie chcesz świecić, skubańcu? Może do innego portu go podłączę? Bo był do 3.0, może do 2.0 będzie lepiej działał. No nie, no też nie świeci. Panie, pan miałeś światło dawać. O, jest! Tu jest włącznik do światła? To? To ma być włącznik? No i jak ja to mam zablokować? A wiem, może tym, no dobra! Aha, czyli patrzcie, tym tutaj do tyłu blokuje się przełącznik, a jak dacie to do przodu, no to światła nie ma, jest ciemno. No dobra, czekajcie, to włączę go tam z powrotem, żebyście lepiej widzieli. Taka prosta rzecz mnie prawie pokonała. No i spójrzcie, oto nasz astronauta, oto nasza klawiatura. No i zobaczmy, jak ją oświetli. Uwaga, pyk. Ej, no nawet ładnie. Jest to nietypowy rodzaj lampki, wygląda atrakcyjnie. Może pokażę wam ją jeszcze z dalsza. No, według mnie jest naprawdę, naprawdę spoko. To znaczy, no dobra, szczerze, nie jest warta 54 zł, jakieś dwie, no dwie dyszki bym za nią dał, ale 50 to zdecydowanie za dużo. Ale jak ktoś nie ma co robić z hajsem, to czemu nie? Całkiem przyjemna lampka nocna, ale za droga, zdecydowanie. Po ciemku jak świeci? Po ciemku? No to spróbujmy. Po ciemku kozak, dużo lepiej widać niż na tym systemowym podświetleniu. Kolejny gadżet z tego pudła kosztował nas 79 zł, a nazywa się on Echoludek, a przynajmniej tak sobie go roboczo nazwaliśmy. I już pokazuję wam Echoludka. Jezu, on jest cudowny. Podoba wam się, zakochacie się w tym kolesiu. No spójrzcie, popatrzcie mu głęboko w oczy, albo raczej głęboko oko, ponieważ nasz Echoludek ma tylko i wyłącznie jedno oko, a on właściwie nazywa się Echoludek, tak oficjalnie. No i co robi Echoludek? To chyba trzeba zademonstrować, ale podobno może być to całkiem niezły pomysł na wkręcenie znajomych, kiedy przychodzą do was do domu. No to okej. Mamy pana Echoludka, on ma takie nóżki na przystawkach, hej, fajne, patrzcie, można sobie, o, przyssać, spoko. Ej, nawet się to dobrze trzyma, kurde, mocne, mocne. No i tak sobie może dziwnie stać. No i teraz, czekajcie, bo tutaj gdzieś jest włącznik, tylko że on był włączony. Jak tutaj jest z bateriami? Aha, dobra, czekajcie, zobaczymy, czy są baterie. I wchodzą tutaj dwie małe baterie. Przemo wszystko zapakował i tyle z naszych baterii. Przemo nam wszystko spakował do kartoników. Przemo albo wyrzucił, albo spakował. Tak się przyłożył chłop. Teraz poszedł kraść do drugiego studia. Pewnie wyjmie z jakiegoś pilota i potem realizatorzy ze studia obok będą się wkurzać, że mają pilota bez baterii. Wspaniały pomysł, Przemku. Mam nadzieję, że mnie słyszysz w montażu. I mam nadzieję, że nasi realizatorzy to oglądają. O, tam był przed chwilą. O, tu jeszcze się odbija. I ukradł. I patrzcie. I idzie złodziej dumny z siebie. No i co mnie szczylosz? No i co mnie szczylosz? Baterię daj. Nakradłeś się tam już? Co? Nakradłeś się? No i co mnie szczylosz? Możesz ty bateriu, czy nie możesz tych baterii? Bateriu. No i patrzcie, ukradł. Są dowody, widzowie. A! Są wyraźne dowody. Okej, okay, montujemy jedną bateryjkę, montujemy drugą bateryjkę. Coś tu się podziało. Ej, on powiedział coś to nie moim głosem. Czy ktoś to odpalał przed nami? Ej, ktoś to testował! Jakiś chłop sobie powiedział raz, raz. Słyszeliście? Nie. No ktoś nam odpakował wcześniej jego ludkę. Ej, panie sprzedawco, tak się nie robi. Ci kurde dam raz, raz. Do klienta nowe rzeczy się wysyła. No raz, raz to zaraz będziesz miał zwrot, chłopie, i negatywny komentarz. Raz, raz. No, zaraz, raz będzie, właśnie tak. Widzowie, piszemy raz, raz w komentarzach. I okej, okay, zmontowany. Jak może zdążyliście zauważyć, nasz Echoludek sobie gada, ale on gada w pewnych określonych warunkach. Tutaj mamy włącznik, wyłącznik, więc włączmy go sobie. I tutaj mamy guzik rek, gdzie możemy coś nagrać. Na przykład... No i gdzie leziesz, baranie? No i gdzie leziesz, baranie? Okej, okay, ustawione. Teraz możemy go wyłączyć, ustawić na szafce... i zastawić pułapkę na naszego ziomka. No i gdzie leziesz, baranie? Ja jestem królem tutaj. No i Przemo wyjaśnił Echoludka. No i gdzie
leziesz, baranie? Tak, jak widzicie, niektórzy znajomi niestety mogą się za coś takiego pogniewać, więc trzeba rozważnie dobierać słowa, ale gadżet całkiem pomysłowy, całkiem przyjemny, całkiem... Ostatni gadżet z tego pudła kosztował nas 40 zł. I to by było coś idealnego w momencie, kiedy byłem na diecie keto. Bo na diecie keto jadłem na przykład dużo kabanosków czy innego mięska, a mięsko ma to do siebie, że lubi czasem zostać za zębami. No i wtedy potrzebujemy oczywiście wykałaczki albo szczoteczki, ewentualnie nici. A to jest gadżet, który dobywanie wykałaczki powinien nam w dziwny sposób urozmaicić. No więc zobaczmy, jak to właściwie ma działać. Gadżet w środku prezentuje się... Ej, to jest duże! Patrząc na zdjęcia, ja myślałem, że to będzie dużo mniejsze. Wyobrażałem sobie to jako trochę mniejszy gadżet, a jest całkiem spory. Nie jestem pewien, czy wykałaczki są w środku, ale moment, zróbmy sobie trochę miejsca i spróbujmy zrobić... Aha, więc tak to będzie działać. Dobra. Teraz musimy sobie... A, są wykałaczki, patrzcie, dali nam. No i elegancko. Przesypiemy je sobie teraz. To jest najdziwniejszy podajnik na wykałaczki, jaki widziałem, serio. W sumie jedyny podajnik na wykałaczki, jaki widziałem wcześniej, to plastikowe pudełko, ale nikomu nie mówcie. Wykałaczki wsypane, zamykamy, no i zobaczmy, czy nasz pan pelikan będzie działał niezawodnie. I... Ha-ha! Jak on podaje! Spójrzcie! Ha-ha! Zarąbiste! O, teraz nie podał, no dobra, trzeba go trochę mocniej nacisnąć, bo ta wykałaczka była jakaś taka łamana. No i super, ej, dobra, ja tak mogę w nieskończoność. Zaraz wyczerpę wszystkie wykałaczki. To działa naprawdę fajnie. Ja to chcę na swoje biurko, jak go zabieram. Ja, to jest najlepiej wydane 40 zł w tym odcinku i wątpię, by cokolwiek to przebiło. To jest użyteczne, dość zabawne, dziwne, fajne, nietypowe i pomocne. Super gadżet. Polecam. Według mnie warty swojej ceny. W tym gigapudle mamy giga gadżety dające giga swag za niewielką cenę. Powinienem pracować w jakichś reklamach. Właśnie giga rzeczy. Giga rzeczy, tak. Byłbym giga... Giga sprzedawcy. Właśnie tym. Jeden z nich kosztował nas 9,50, a drugi 6 zł. Więc najpierw pokażę wam ten za 6 zł, a są to... Uwaga, uwaga! Giga wąsy. Właśnie takie. A ten za 9 to, uwaga, uwaga, giga okulary do zestawu z wąsem. No to co, moi drodzy, to jest czas. To jest czas dodać sobie swagu. Okulary wykonane tak. Mocne, solidne, 2 na 10. Wąsy wykonane tak. Mocne, 2,5 na 10, ale tylko i wyłącznie za gumeczkę. Więc zacznijmy od wąsa, ale będę pięknie wyglądał. Uwaga, uwaga. Przemo! Co? Czy ja teraz wyglądam jak Włoch? Wąsa jak Braum. Ale krzyczę i gestykuluję! Czy ja wyglądam jak... Czemu włączyłeś muzyczkę z Brauma w tle? Okej, okay. Dobra, dorzućmy do tego okulary. Uwaga! Ohoho! Widzowie, tak robi się z siebie gigaczada. Za 15 zł. Za 15 zł zostałem gigaczadem, ale nie powiedziałem wam o jednym, że to nie koniec gadżetów z tej paczki, bo dzięki nim nie tylko ja będę mógł być gigaczadem, ale również mój pojazd, bo następny gadżet, który kryje się również tutaj, kosztował mnie 40 zł. I to jest coś, co kompletnie odmieni wygląd Mustanga. Mamy tu coś takiego! Jeszcze co to jest? Rak. Nie, nie. To nie jest raczek. To jest nosek, a to jest poroże. Chodźcie na zewnątrz. Pokażę wam już zamontowane. Oto ja i Mustang w wersji mniej swagowej. Oto ja i Mustang w wersji giga swagowej, no. Pięknie jest. Gadżet trochę off-season, że tak powiem, ale na kolejne święta będzie jak znalazł. Jak zobaczycie takiego Mustanga z porożem i mnie w tych okularach i wąsem na ulicy, machajcie. Obiecuję, że odmacham. Super gadżety, najlepiej wydane pieniądze. Wcale nie robi się dziwnie i niezręcznie. Może już lepiej wróćmy do środka. Posłuchajcie, bo teraz temat jest bardzo abstrakcyjny, ale jednocześnie poważny, bo istnieje cała masa różnych mistycznych zwierząt, o których ktoś słyszał, ale nikt nigdy nie widział. Jest, są na przykład smoki, są... Co jest jeszcze, Przemo? Jednorożce są... Co? Na pewno nie jednorożec. Co jest jeszcze, ryba? Jakie są mistyczne kreatury, których nikt nie widział, a każdy słyszał? Przemo. Nie no, Przema to ja widzę. Przemo to nie jest chytry. Faktycznie, nie widzę. Albo istnieje jeszcze jedna taka kreatura, o której na pewno każdy z was słyszał, a prawdopodobnie większość, albo i może wszyscy, nie widzieliście. I tą kreaturą jest hajs z komunii. Ja widziałem.
Chyba na zdjęciach. Ja byłem tym kumatym dzieciakiem, który sam zbierał swój hajs z komunii, więc ja go mam tutaj. Tylko że na ten hajs potrzebujemy dobrego schowka. Bardzo porządnego, najlepiej takiego na pin, za który zapłaciliśmy 78 zł. I to jest idealne miejsce do przechowywania hajsu z komunii. I ja wam pokażę, widzowie. Ja wierzę w to, że to była dobra inwestycja. Patrzcie. Proszę bardzo, jaka potężna maszyna. Tak wygląda z frontu. Może wyciągniemy ją od razu z pudełka. Opakowana. Całkiem nieźle. Wygląda na pancerną. Tak, to jest zdecydowanie pancerny plastik. To jest ten rodzaj. To jest plastik niezniszczalny. Możesz do niego pakować z różnych tych, na przykład z nerfów i... Nie zniszczysz nerfem. Mam ci udowodnić? Patrz, ja ci udowodnię. Biorę nerfa. I co, zniszczyło się? Myślisz, że to w ogóle poczuł? Nie, nie poczuł. Patrz, mogę jeszcze raz. No i co? Prędzej ten nerw się złamie niż to. To jest takie porządne to jest. To była dobra inwestycja. Wcale nie kupiłem kolejnego dziwnego gadżetu. Tak prezentuje się z przodu. Jak to działa? Czy to jest na baterię? Tak, to jest na baterię. Potrzebujemy baterii. Okej, bateryjki założone. No i okej, jak to może działać? Tak całkiem serio mówiąc, to z tego co przeczytałem w opisie aukcji, to można tutaj sobie jakoś zakodować swój pin. Tylko jak to zrobić? Okej. Chyba wiem jak to powinno działać. Okej, wpisaliśmy hasło domyślne, którym były 4 zera. Udało nam się otworzyć safe. Teraz mogę zakodować jakieś własne hasło. Okej, udało mi się zakodować moje własne hasło, więc teraz mogę bezpiecznie ukryć te pieniądze, ale właśnie, bo mogę je włożyć albo tak, w całości po prostu, albo gdybym tutaj chciał zbierać swoje oszczędności, to mogę zrobić to pojedynczo i bankomat powinien mi to ułatwić. Spróbujmy włożyć stówę. Ale fajne! To nie szczarka? Miejmy nadzieję, że nie. Damy rybie challenge? No. Dobra, tylko musi wrócić. Chodź rybka. Słuchaj, mamy dla ciebie challenge. W środku sejfu ukryłem nagrodę. Masz 3 próby, żeby zgadnąć pin, który ustawiłem. Jak zgadniesz, to zawartość sejfu będzie twoja. Okay. Dawaj. Po prostu wpisujesz i albo ci powie, że dobre, albo że złe. 4-cyfrowe. Dobra. Nie. Przekręć korbkę. I oto twoja nagroda, wygra. Nie, no nie, wygrał chłop. No, przekręć w prawo i pociągnij. O, papier toaletowy. Tak, w tych czasach może ci się przydać. Nigdy nie wiadomo, kiedy znowu nas zamkną w domach. To mi się bardziej przyda. Dzięki. Nie ma sprawy. Że tak powiem, rano utknąłem na porcelanowym krześle z dziurką, a teraz ryba się ze mnie śmieje. No zdarza się każdemu. A mam nadzieję, że wam zdarza się na przykład robić inne rzeczy o wiele fajniejsze niż mi rano. Na przykład zostawiać subskrypcję wraz z Majeczkiem na fajnych kanałach, żeby widzieć presezon przed naszym projektem OX. Bo przypominam, teraz mamy presezon, potem projekt OX. W presezonie będą działy się różne rzeczy, więc subskrypcję wraz z Majeczkiem zdecydowanie warto zostawić. I myślę, że za dzisiejszy odcinek również jakąś łapeczkę w górę. Zapraszam na poprzednie, a na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło. To jest moja ulubiona zabawka. Cześć!